Popatrzcie na ten niesamowity przedmiot. To jest drapaczka do głowy. Ma ona na celu wywołać w nas najprzyjemniejsze uczucie na świecie. Uczucie drapania po głowie. Czego jednak producenci tego przedmiotu nie przewidzieli, to tego, że używam go do kontaktu z obcą rasą z kosmosu. I podobnie jest z grami, to znaczy nie używam ich do kontaktów z obcymi rasami, ale często jest tak, że twórcy wrzucą do gry jakiś przedmiot, jednostkę, jakąś mechanikę z pewną intencją jej zastosowania, a jednak gracze znajdą sposób, by nie stosować jej tak, jak twórcy tego chcieli, i wyniki takich eksperymentów potrafią być zaskakujące. A teraz będziecie świadkami wiekopomnej chwili, ponieważ właśnie dostałem pierwszego międzygalaktycznego SMS-a i są to prawdopodobnie pierwsze noworoczne życzenia, które obca rasa wysłała na Ziemię. Oddaj kasę, Wajzo! Wszyscy braliśmy kiedyś udział w jakimś oblężeniu, prawda? To dosyć powszechna forma rozrywki. Człowiek siedzi i się nudzi, to czasem jakieś oblężonko może urozmaicić dzień i wiedzą o tym doskonale twórcy Age of Empires 2. W tym arcypopularnym RTS-ie oblężenia, rozwalanie bram i murów, a potem wbijanie się na chatę wroga jest czymś zupełnie powszechnym i gra oddaje w ręce graczy przeróżne narzędzia, którymi można to zrobić. Onagery, tarany, działa na żelki, a także wieże oblężnicze i ta ostatnia interesuje nas w szczególności. W odróżnieniu od innych wież nie puszcza ona muzyki, tylko wypuszcza naszych żołnierzy za mury przeciwnika. Super sprawa, nie trzeba przebijać się przez kamień i to jest zastosowanie, które jest czymś zupełnie naturalnym. Wiemy jednak, jacy są gracze. Lubią kombinować, lubią psuć, lubią odkrywać nietypowe zastosowania do czegoś, co wydawać by się mogło, zastosowanie ma oczywiste. I wieże oblężnicze z Age of Empires 2 to kapitalny przykład, ponieważ sprawdzają się one zarówno w oblężeniu wrogiego miasta, jak i w oblężeniu naszego własnego. Ale zaraz, przepraszam, czy kogoś pogięło po cholerę oblegać własne miasto? Już wyjaśniam. Otóż wieża oblężnicza może wypluwać nasze wojska poza domowe mury. Stosując ten jakże przebiegły fortel, możemy zaskoczyć wroga, który stoi pod miastem. I takie zastosowanie wież oblężniczych usuwa również ryzyko otwarcia bramy, by dokonać wypadu. Jeżeli otworzymy bramę naszego miasta, istnieje duże ryzyko, że wrogie jednostki przez tę otwartą bramę po prostu sobie wjadą. A tak brama jest zamknięta, więc wróg nie wejdzie. Oczywiście taka taktyka ma też swoje wady, ponieważ wieże oblężnicze mają tylko określoną pojemność, ale to i tak lepsze niż wpuszczanie w swoje progi nieokrzesanych barbarzyńców. I ciekawe jest to, że to zastosowanie wież oblężniczych jest efektywniejsze od ich docelowego przeznaczenia. W tej kwestii po prostu bardziej opłaca się stosować starą, dobrą artylerię. Wieże oblężnicze mają również inną funkcję. Można ich używać po prostu jako transportu dla piechoty. Są dosyć szybkie, posiadają odporny na broń miotaną pancerz, tak więc mogą szybko przetransportować niewielkie oddziały piechoty na tyły wroga. Wiadomo również, że na barbarzyńców nigdy nie spłynęło światło pochodzące z krużganka, znaczy z kaganka oświaty. Skąd taki stan rzeczy? Ano, latarki nie mieli i nie ma nic lepszego do oświetlania drogi od strumienia napalm. W grze Alien Isolation w pewnym momencie fabularnym dostajemy do ręki latarkę i ta latarka, jak to latarka, oświetla nam drogę w ciemnościach stacji Sewastopol. Problem z nią jest jednak taki, że jej baterie dosyć szybko się kończą, do tego światło latarki alarmuje wrogów, którzy są w okolicy. Dlatego okazuje się, że miotacz ognia może być doskonałym, a nawet lepszym zastępstwem. Nie dość, że odstrasza wrażego aliena, to dodatkowo nie alarmuje wrogów, no przynajmniej nie tak jak latarka. Ogień co prawda nie jest tak jasny jak światło latarki, ale w zupełności wystarczający. Takie samo dosyć nietypowe zastosowanie ma najpotężniejsza broń ręczna w grze Deus Ex, tej oryginalnej grze. Chodzi mi tutaj o tego pierwszego Deus Exa. Miecz Dragon Tooth to generalnie Deus Exowy miecz świetlny, zadający bardzo duże obrażenia. I tak jak miecze świetlne... No, świeci. Nie tak mocno jak latarka, ale świeci na tyle jasno, że jest w stanie oświetlić przejście w ciemniejszych segmentach gry. No i do tego nie zużywa energii tak jak latarka. Mało tego, to jest broń na tyle silna, że nie straszne jej prawie żadne zamki. Po prostu je przecina. I te przykłady pokazują, jak gracze eliminują z gry elementy, które po prostu są mało opłacalne. Ale wiecie co, to w sumie dosyć średnie przykłady. Broń jako latarka nie jest jakimś super porywającym konceptem. Ciekawie natomiast może być wtedy, kiedy zrobimy przeciwnikowi ziazie przedmiotem,
który powinien leczyć. Pierwszy oraz drugi Fallout to jedne z moich ulubionych gier RPG. I choć mają już ponad 20 lat, to często nie ustępują, a nawet przewyższają współczesne produkcje pod względem swobody mechaniki, opcji, którymi gracz może się bawić, żeby osiągnąć zwycięstwo. Do takich sztandarowych, wrednych taktyk zalicza się m.in. wsadzanie granatów albo ładunków wybuchowych w kieszenie NPC-ów, a potem czekanie na boom. Natomiast to, o czym wam teraz opowiem, zalicza się mniej więcej do tej samej kategorii, ale od razu powiedziałbym, że to nie jest najefektywniejsza taktyka ze wszystkich, sprawdza się bardzo sporadycznie, okazjonalnie, tak sytuacyjnie i powiedziałbym wręcz, że jej skuteczność w stosunku do kosztów, jakie trzeba ponieść, by ją zastosować, jest bardzo nieopłacalna, ale wiecie, jest możliwa i gwarantuje świetną zabawę. Also! W pierwszych dwóch Falloutach najlepszym przedmiotem leczącym jest Super Steampack, leczy 75 punktów życia, ale ma dosyć dotkliwe skutki uboczne. Po minucie od zaaplikowania postać traci 3 punkty życia, a po 2 minutach 6. I takim sposobem można również zabijać NPC-ów. Oczywiście w walce nie ma to praktycznie żadnego zastosowania. NPC nie powinien nas postrzegać jako wroga. Podchodzimy więc do niego, wstrzykujemy mu super steampaki i czekamy, aż efekty uboczne zaczną działać. Ta metoda jest skuteczna, jeżeli chcemy zabić kogoś bez zwracania na siebie uwagi. Zabójstwo za pomocą steampaków nie jest bowiem postrzegane przez innych NPC-ów jako zabójstwo. Głupie, mało skuteczne, ale czy to ważne? Ważne, że można. Po drugiej stronie spektrum mamy przedmioty, które powinny ze sobą nieść pożogę i zagładę, ale no w sumie niosą pożogę i zagładę, tylko że nie jest to pożoga i zagłada, której doświadczają przeciwnicy, a bezbronne drzewka. Factorio to jest jedna z tych gier, które zawsze mnie pociągały złożonością swoich mechanik oraz swobodą w podejściu do rozgrywki, ale jednocześnie przerażały złożonością swoich mechanik oraz swobodą w podejściu do rozgrywki. Generalnie to świetny sandbox, w którym dostajemy do swojej dyspozycji narzędzia i co z nimi zrobimy, no, zależy od nas. Jeżeli przyjrzymy się takim granatom na przykład, to oczywiście pomyślimy, że służą one celom rozrywkowym. Okazuje się jednak, że granaty mogą mieć nieco inne zastosowanie. Patrzcie, robię ogromną linię hutniczą, a na mojej drodze stoi wielki las pomocy! Granaty. Tanie. Proste. Niezawodne. Granaty stały się więc dosyć powszechnym sposobem na oczyszczanie lasu stojących na drodze konstrukcyjnych behemotów. Domyślnym przeznaczeniem tych wybuchajek jest oczyszczanie gniazd bajterów, czyli miejscowych stworków. Factorio pozwala jednak przedmioty stakować, czyli no, układać w kubkę i taka kubka granatów jest bardzo skuteczna przeciwko bezbronnym drzewom. Są też tanie i szybkie w produkcji, bo ich wytworzenie pochłania ledwie 10 jednostek węgla, 5 metalowych płytek oraz 8 sekund potrzebnych na stworzenie granatu. Jednak w późniejszych etapach gry można znaleźć inne, bardziej skuteczne sposoby na czyszczenie niechcianych lasów. I te sposoby również uwzględniają narzędzia, które nie były przeznaczone, no, do czyszczenia lasów. Na przykład broń nuklearna. Absolutnie nie stosujcie tego w domu, bo można sobie w ścianie dziurę wywalić, czego nie polecam, i zestrzelić samolot też można, czego też nie polecam. Gdy PlanetSide 2 ujrzało światło dzienne, zaoferowało graczom naprawdę imponujące możliwości, jeżeli chodzi o poletko sieciowych strzelanin. To wyjątkowa gra, nawet jak na dzisiejsze standardy, jednak jak każda gra sieciowa, przechodziła przez wiele zmian, poprawek, usprawnień, a także nerfów. Dzieło studia Daybreak Company oddaje w ręce graczy symulator pola bitwy, w trakcie której piechota, lotnictwo oraz siły pancerne muszą ze sobą współpracować, żeby osiągnąć zwycięstwo. Wszystko ma tutaj swoją rolę. Tylko że gracze, jak zobaczą okazję, to mogą tę rolę nieco zmodyfikować. Czołgi na przykład mają za zadanie zwalczać inne pojazdy naziemne. Nie nadają się do walki z lotnictwem, bo mogą podnieść lufę tylko o 30 stopni w górę. Problem w tym, że nie ma to większego znaczenia, jeżeli ustawimy czołg pod kątem na jakimś głazie, tak by lufa celowała w niebo. I tak ustawione czołgi okazały się być niezwykle skutecznym środkiem przeciwlotniczym, o wiele lepszym niż dedykowana do tego broń. Główne działo czołgu bowiem mogło niszczyć samoloty jednym celnym strzałem. I najjaśniejszym brylantem w tej kwestii był Prowler, pojazd, który posiada specjalną umiejętność rozstawienia. I to rozstawienie zwiększało znacząco szybkość pocisków, co było niezwykle skuteczne w strzelaniu do szybkich jednostek powietrznych. W jakimś czasie bonus do szybkości wlotowej został zmniejszony, bo przez prowlery lotnictwo było skazane na zagładę. Z kolei pierwsza gra z serii Battlefield, czyli Battlefield 1942, dorobiła się dzięki kreatywnym graczom jeepów kamikaze. Jeep to pojazd transportowy, który ma na celu szybko dostarczyć gracza z jednego miejsca mapy na drugi, i jeepy kamikaze również mogą to zrobić, przy okazji pozbawiając przeciwnika wojsk pancernych.
przepis na takiego jeepa jest bardzo prosty. Potrzebujesz jednego jeepa, jednego kierowcę, czyli w sumie samego siebie, oraz cztery ładunki C4. Ładunki oraz siebie umieszczamy w jeepie i jedziemy. Gdy dostrzeżemy cel na horyzoncie, skręcamy w jego kierunku, w ostatniej chwili wyskakujemy z jeepa i detonujemy ładunki, a potem podziwiamy. No cóż, twórcy nie mogą pamiętać o wszystkim, prawda? To nie ich wina, że jakiś pojazd, skill czy mechanika zostają zastosowane w sposób, w który, no cóż, nie do końca jest prawidłowy. Chociaż w sumie jakby się nad tym zastanowić, to jest ich wina. No ale tak, problem balansowania rozgrywki jest naprawdę złożony i często crafting jest tą mechaniką, która potrafi nabruździć najbardziej. I w grach Bethesdy jest tego sporo, ale dzisiaj porozmawiamy o jednym ze skrajniejszych przypadków. Porozmawiamy o alchemii w Morrowindzie. Alchemii, która totalnie psuła grę. Tak czy inaczej, w Morrowindzie mamy alchemię i oczywiście alchemia służy po to, by wytwarzać mikstury. I jakby nie patrzeć, gracze stosowali alchemię do wytwarzania mikstur, jednak podejrzewam, że nie tak, jak twórcy tego chcieli. No bo widzicie, jeżeli stworzymy mikstury inteligencji, to po ich wypiciu atrybut podskoczy do poziomu, który pozwoli nam tworzyć lepsze mikstury inteligencji. Pozwala to zwiększyć atrybut inteligencji do mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy punktów. To trochę trwa, ale z czasem nabiera tempa. I gdy już inteligencja będzie na takim poziomie, pora tworzyć mikstury regeneracji życia oraz many. Te mikstury zapewnią nam poziom regeneracji tak duży, że nasz bohater będzie praktycznie niezniszczalny, a do tego punkty magiki, czyli many, również mu się nie skończą. A no i zapomniałbym, pod wpływem mikstur inteligencji będziemy mogli również tworzyć posiłki, które sprawią, że nasza wytrzymałość plasować się będzie mniej więcej na poziomie wszystkich Avengersów razem wziętych i pomnożonych przez 3,5. I te wszystkie twory naszego supergenialnego umysłu możemy sprzedawać za ogromne pieniądze. Problem w tym, że w Morrowindzie nie ma handlarzy, których byłoby na to stać. W tym miejscu jednak możemy wykorzystać exploit z handlarzami, o którym mówiłem w jednym z moich poprzednich materiałów. Czyli sprzedawanie, czekanie 24 godziny na odnowienie się stanu gotówki handlarzy, kupowanie i sprzedawanie ponownie za więcej. I nie sądzę, by domyślnym zamiarem twórców było takie użycie tej umiejętności. W sumie, jeżeli by się nad tym zastanowić, to nikt nie gra w Morrowinda tak, jak twórcy sobie tego życzyli. Z drugiej strony twórcy drapaczki do głowy również nie przewidzieli tego, że będę się z jej pomocą kontaktował z astralnymi bytami. A skoro o tym mowa, to macie może pożyczyć dychę? Żegnam się więc w atmosferze skandalu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!